bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Gdy patrzę na to, jak wygląda to strzeżone kąpielisko nad bardzo zadbanym zalewem Karczunek w Kałuszynie, to aż trudno uwierzyć, że mogło tu dojść do takiej tragedii. Bo tutaj oprócz wydzielonego, strzeżonego kąpieliska, którego pilnują ratownicy, jest też taki specjalny brodzik dla dzieci z takim pomostem, po którym zresztą w tej chwili biegają. Dzieci, są drabinki i jest płytko. A jak doszło do tej tragedii? Chłopiec, wiadomo, nie chciał z tej wody wyjść. Ojciec apelował, że to plażowanie już się zakończyło i miał wrażenie, że dziecko za nim z tego brodzika wychodzi, ale kiedy tata doszedł do swojego koca na plaży, okazało się, i odwrócił się, okazało się, że chłopca z nim nie ma. Podejrzewano, że chłopiec po prostu schował się przed tatą, rozpoczęto poszukiwania, ale ciało dziecka niestety wyłowiono po jakimś czasie i to ciało dziecka znaleziono właśnie pod tym pomostem z takich pływaków. Wydawałoby się wszystko bezpieczne, strzeżone. To kolejna tragedia tego lata. Od kwietnia w tym roku utonęło już ponad 200 osób. W najtragiczniejszym weekendzie lipcowym, jednym z weekendów lipcowych, to było 41 osób. Tych tragedii jest więcej, bo także na Pomorzu, nad Bałtykiem, utonęło dwóch mężczyzn. Jeden był tonącym, drugi ratownikiem. I to tylko kolejny dowód na to, jak niebezpieczna jest, potrafi być woda, jak zdradliwe może być nasze przekonanie o to, że o tym, że dobrze pływamy, o tym, że o to, że pogoda jest dobra. Takie tragedie wydarzają się niemal każdego dnia. Rodzice tego chłopca byli też w tym kąpielisku i naprawdę sami rodzice nie wiedzą, w jakich okolicznościach i w jakim momencie po prostu stracili kontakt wzrokowy z synkiem. Zostały zabezpieczone na miejscu monitoring. Trwały teraz czynności zmierzające do ustalenia okoliczności tego zajścia, zdarzenia. O 11 zgłosili zawiadomienie o zaginięciu dziecka. Policjanci zamiast szukać w wodzie, to szukali w lesie. Ratownicy nie reagowali w ogóle. Dopóki się nie zjechało pogotowie, straż i strażacy zareagowali prawidłowo, bo od razu weszli do wody. Ratownicy nie weszli. Policja chodziła po lesie. Pogotowie, jak już było dziecko wyciągnięte z wody, siedziało sobie w karetce. Masakra, to już nie działo, bo ile godzin, tak? A my bodajże godzina była, nie wiem, koło 14, jak tutaj szła dziewczyna, ogłaszała przez megafon, że zaginęło dziecko. Co słychać? TV.